Witam w kolejnym filmiku. Będę wskakiwać reklamę, bo jest to z Fragrantiką w tle, ponieważ na stronie Fragrantiki można przejrzeć zapachy Judith Williams, nie wiem, że dobrze wymawiam. To jest określone jako to marka, marką celebrycką. Powiem szczerze, że ja nie kojarzę, ale mnie w ogóle nie kojarzy, nie interesują celebryci, więc nie wiem, może to jest ktoś znany, może nie. Nie sprawdzam, bo to mnie aż tak bardzo nie interesuje. Natomiast ja na zapachy tej marki, trafiałam w TK Maxie kiedyś i pokazywałam różne zapachy i opowiadałam o pewnym niesamowitym odkryciu, genialnym zapachu tej marki. Również o pewnym poprawnym zapachu tej marki, również o pewnym udanym zapachu na wiosnę dla nastolatek zapachu tej marki oraz też o zapachu dla miłośników, akurat ja nie jestem miłośniczką, tylko Mademoiselle, ale takim udanym zapachu i budżetowym. Stąd też zawsze mam tę markę na uwadze. Czy coś nowego się pojawia, czy gdzieś tam w różnych miejscach online gdzieś można to utrafić. Teraz nie wiem, czy na Fragrantice są wszystkie dodane, pewnie nie, ale powiem, o których ja mówiłam. Więc to moje odkrycie niesamowite to było Orchid Divine. Do tej pory pamiętam nazwę. Nagrywałam bardzo w stylu MDCI Galantes, Int Galantes. Przepiękny zapach, w bardzo ładnym flakonie, budżetowo, ale jego tutaj nie ma. Zaraz przejrzę gdzie indziej. Natomiast to właśnie taki flakon, właśnie z tego Orchid Divine. Ale też właśnie mam gdzieś ten flakon tego Joie de Vivre, chyba tak. I to jest zapach właśnie ten taki ładny, szlachetny, bez taniości, na wiosnę, dla nastolatek i bardzo w stylu Chanson czy Marc Jacobs Daisy, czy Daisy z Yardley. Nie wiem, czy wspomniane będzie to podobieństwo, ale generalnie nic za bardzo nie ma o tym zapachu, więc nic nie jest wspomniane. Natomiast tak patrzę, gdzieś mi to mignęło. A nie. I teraz co jeszcze? 2010. Podejrzewam, że pewnie ten Orchid Divine z podobnych czasów. I w takim samym flakonie jest właśnie ten zapach też w stylu Coco Mademoiselle, ale oprócz tego, że mam takim różowawym flakonie, kiedyś pokazywałam. Taką ładną, trochę jogurtową owocowością. To chyba jest to. Ale nie wiem, czy dobrze pamiętam. Chyba trochę flakon zmieniony, nie wiem. I to jest taki jogurtowo-owocowy, różowo-owocowo-jogurtowy zapach udany. Wówczas tak go kojarzyłam. Nie wiem, w tym momencie, gdzie mam ten flakon. Pewnie w mojej szufladzie budżetowej. Ale to był kolejny dowód na to, że coś dobrego z tej marki. I teraz tak. Sprawdzę jeszcze, czy tutaj jest gdzieś. Ten Queen of the Night poznałam, ale próbkowo chyba. Tak mi się kojarzy nazwa, ale. Ale nie wiem, czy mi się kojarzyło, co go wspominają o Narcissus Rodriguez i o Addiction. Dla mnie niepodobne, także no nie wiem, nie wiem. Idę szukać tego Orchid Divine. Gdzieś tu znalazłam. Divine Orchid. Ocena słaba. Natomiast ja się tutaj totalnie nie mogę zgodzić z tą oceną, bo ten zapach jest po prostu genialny. Genialny pod kątem jakości, pod kątem parametrów, ładny flakonik, wszystko super, ceny bardzo niskie, nie wiem, czy nadal to można tak utrafić, ale w ogóle totalnie inaczej go pamiętam, z tym jako takim mocno korzenny, w stu tej korzenności właśnie Ingaland MDCI. Natomiast ten mówię tutaj w ogóle zupełnie co innego wskazują. Totalnie. Tu jeszcze na Parfumo poprzeglądam, bo może tutaj skojarzę sobie, który to zapach właśnie mam i jest bardzo, gdzieś go mam, tylko nie wiem gdzie, gdzieś jest bardzo w stylu Coco Mademoiselle, jak go kiedyś pokazywałam.
Coś go tutaj namierzyć nie mogę. Ja chyba miałam inne Lifelong Beauty. Ja miałam chyba Rich Rose. Ale nie jestem pewna. Ale czy to taki flakon był? Chyba tak. Więc teraz zobaczmy. Ale to nie ma owoców. Więc no nie wiem, nie wiem. A w ogóle na jeden zapach z nowych się skusiłam, bo była okazja i to jest chyba ten, chyba że są jakieś podobne nazwy, podobne flakoniki. Frezja, litchi, piwonia, magnolia, róża. Na szczęście bez wanilii. Mogę, bardzo dużo jest tych zapachów. O! Chyba Passion. Teraz mnie dopiero olśniło. Prawie jestem pewna, że to są te w stylu Coco Mademoiselle. Zobaczmy jeszcze nuty. Więc tak. Są owoce. I jest patchouli. Jest to pomarańcza i patchouli. To będzie to chyba. I zaraz zobaczmy, czy gdzieś znajdę. Taki właśnie owocowy. Współczesny szyfr, ale taki właśnie z tą taką zadziornością trochę patchouli, z patchouli mach też, jest jakby gwarancja szyfru, ale to jest taki współczesny, tak jak właśnie Coco Mademoiselle, jakimś Drusherry dawna, no generalnie takim jakiś tam pokład szyfrowości, ale takiej współczesnej, totalnie nie w dawnym stylu. Zresztą o różnych kwestiach odnośnie szyfrowości, szyfry dawne i różne odmiany dawnych oraz szyfry współczesne to będzie oczywiście jeszcze w ramach też może jakiegoś tam pododcinka reaktywacji serii retro, vintage i tak dalej. Natomiast to nie są zapachy vintage, to są zapachy z szyfrowością, ale właśnie totalnie nie vintage. Przyglądam jeszcze trochę na szybko nuty różnych, czy coś tutaj takiego szczególnie, na co bym chciała polować. Może to bambus, gruszka, bryza, lotos, bez wanilii. Te flakoniki mi się podobają, więc może posprawdzę jeszcze te inne. No, jak widzę, migdał sandałowiec i listek figowy neroli. Oj, tak, na pewno dla mnie. Magic, chyba tak, tonka. No już widzę, że dla mnie za dużo. Brzoskwinia, kwiat pomarańczy, gardenia, tonka, wanilia, oj nie. Magic Moments. Amour. Oriental Mondarin. Shiso. Wanilia. Piwonia. No nie wiem. Kokos, brzoskwinia, wanilia. Ten też ciekawy flakonik z irysem. To w bazie to już nie dla mnie. Lotus jeszcze. Ten. Oj nie. Jeszcze zobaczmy ten Rouge Intense czy Rouge and Tones. Nie wiem, z czego ma być ten róż tutaj. Znaczy, nie róż, tylko czerwień. Limoncello jeszcze może. O, trochę tak, trochę nie. Dobra, jeszcze Milano i Safari. Koniec. Zdaje się, znaczy w ogóle coś znacie.
Jeżeli chodzi o tę markę, Vanilla Nuty Solarne raczej, raczej nie. I jeszcze Safari. No to nawet, chociaż ta wanilia może tu niekoniecznie, ale rabarbar, bryza, czarna porzeczka, irys, no dużo takich na tak. Właśnie ten tutaj pierwszy, ten można utrafić tanio. Czy coś jeszcze pokazują z tej marki? Żeby coś gdzieś było do utrafienia. Mała dostępność, albo trafiały się kiedyś pokazywałam to już lata temu w TK Maxie. To jakiś jeszcze Beautiful w archiwum. Te zdarzają się. Jeszcze mamy stronę Judith Williams. Tu ewentualnie są jeszcze jakieś promocje, ale to trzeba by było ustalić, czy to jest, jaka to strona, na pewno niemiecka, no bo to jest jakaś niemiecka marka celebrycka. A jeszcze mogę sprawdzić, no to tego Powerful. No ja już widzę Vanilla Caramel, to ja już uciekam. Na przykład coś było jeszcze innego, ale taki jakiś taki tandetny flakon. O, tu któryś z tych flakoników, no ale tu ceny zwójeckie. No ale właśnie te Love są tanio. O! Divine Orchid, ktoś się oddawał tanio, ale już nie ma. Jakaś tam chyba mała ilość, 45 zł. Warto sprawdzać. Takie znalazłam na OLX-ie. Więc są te Love. Są te właśnie Rich Rose, co mam. 85 zł i 100 ml. Na razie dodam. I są. Ja dodałam? Nie wiem. I są Lotus. Unikat. Luksusowa perfum, tak. W opisach zawsze będą kwiatki, oczywiście. To jest zapas 2012 roku. Granat, biały lotos, biała herbata. Powiem tak, gdyby cena była niższa, to może bym zaryzykowała.